Niektóre zajęcia na uczelni są w stanie zanudzić na śmierć. Jeden z moich znajomych wykładowców, profesor, który nie ma co ukrywać, nie tworzył huraganu emocji w czasie swoich zajęć, był świadkiem dość smutnego wypadku na swoim wykładzie. Student, który zasnął bez należytego oparcia, spadł z krzesła i złamał sobie rękę. Jeśli myślisz, że w tym odcinku opowiem ci, jak bezpiecznie spać na wykładzie, grać na Facebooku. Połykać ziewnięcia i nie umrzeć z nudów, to lepiej obejrzyj coś innego. Ja powiem Ci, jak nie tracić czasu w trakcie nudnych zajęć. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Policzmy sobie najpierw skalę problemu. Student drugiego roku licencjatu spędza na różnych zajęciach około 25 godzin zegarowych. Jeśli uznamy, że nużące i bezproduktywne są co piąte zajęcia, choć wszyscy wiemy, że to byłby całkiem niezły wynik, to mamy pięć godzin w tygodniu, które poświęca się na nic. Jedno wielkie nic. Po prostu nic wtedy się nie dzieje. Zero. Zero przyswajania wiedzy, zero refleksji, tylko jakaś bliżej nieokreślona aktywność służąca przetrwaniu. Pięć godzin w tygodniu to jakieś 20 godzin w miesiącu. Co można zrobić w 20 godzin? Wykafelkować łazienkę, nauczyć się gry na harmonijce ustnej, opanować podstawy dowolnego języka, nauczyć się bardzo podstawowej obsługi niezwykle zaawansowanego programu komputerowego, przeczytać kilka dobrych książek. Można także nieźle się wyspać i odpocząć. Nie będziemy jednak dążyć do takich celów w trakcie wykładów lub ćwiczeń, prawda? Na początek chciałbym, abyś zastanowił się przez chwilę nad bardzo mądrą zasadą. To, ile jesteś w stanie zyskać, słuchając, gdy ktoś przekazuje ci wiedzę, zależy tylko od Ciebie. Wiem, że się buntujesz. Gdzie reguły dydaktyki? Niektórzy w ogóle nie powinni uczyć, wykładowcy bywają beznadziejni itd. Spróbuj przez chwilę pomyśleć moim tokiem rozumowania. Rzeczywiście, niektórzy nauczyciele mają talent i wystarczy słuchać. By wiedza przez nich przekazywana sama wchodziła do głowy. Inni nie mają za grosz talentu do uczenia i przyswajanie podawanego przez nich materiału jest ekstremalnie trudne. Z wykładu dobrego nauczyciela to nawet głupi skorzysta. Co z wykładami słabych nauczycieli? Te chyba są dla mądrych i świadomych studentów, którzy gotowi są na poświęcenia i trud włożony w zdobywanie wiedzy. Jak to powinno wyglądać w praktyce? Oto pięć wskazówek Akademii Belfra. Wyobraź sobie, że jesteś na wykładzie najnudniejszego nauczyciela na świecie. Czy to znaczy, że i wiedza, która jest przedmiotem jego wykładu, jest też nudna? Niekoniecznie. Pewnie w jakiś istotny sposób wiąże się z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego znajdź jakieś punkty łączące treść zajęć z tym, co Cię interesuje. Jestem pewien, że wtedy inaczej spojrzysz na przydatność prezentowanej Ci wiedzy. Staraj się nie odpływać myślami w siną dal. Postaw się przez chwilę w roli nauczyciela, który widzi 50 oczu patrzących wzrokiem tęskniącym za rozumem. Jemu też przestaje się chcieć. Im większe studenci okazują znudzenie, tym bardziej nudny jest wykład. Spróbuj się zaangażować. Niech Twój belfer znajdzie te jedne oczy żądne wiedzy, te oczy, które chcą poznawać ten wzrok, który przywróci mu wiarę w sens jego pracy. Jeśli czujesz, że słuchasz, a słowa nauczyciela przechodzą przez twój rozum, nie zostawiając w nim najmniejszego śladu, zacznij notować. Może w ten sposób aktywujesz pamięć, a dzięki temu zrobisz krok w stronę opanowania koszmarnie nudnej dziedziny. Studia to czas zyskiwania wiedzy niepotrzebnej. Po co studentowi zarządzania wiedza o harmonogramach? Przecież nie wykorzysta jej w trakcie studiów. Po co studentowi medycyny wiedza o farmakokinetyce? Przecież nie może przepisywać recept. Skoro jako student uczysz się tego, co przyda się w przyszłości, możesz chyba przyznać, że masz bardzo ograniczone pojęcie, jakiej wiedzy będziesz potrzebować za kilka lat. Ucz się wszystkiego. Pomyśl też o sposobie na zaliczenie przedmiotu. Czy nie lepiej nudną i nieprzyjazną twojemu umysłowi tematykę opanować przed sesją? Aby w trakcie czasu zaliczeń i egzaminów poświęcić się na zdobywanie najlepszych ocen z przedmiotów, które cię interesują, warto już w trakcie wykładów i ćwiczeń przygotować się do zaliczeń. Być może rozczarowało Cię moje pięć sposobów, ale ostrzegałem na początku. Nie powinieneś był oglądać tego filmu, jeśli liczyłeś na sposoby, które pozwolą Ci na uniknięcie przyswajania wiedzy. Pokazałem Ci kilka inspirujących myśli, dzięki którym spojrzysz inaczej na nudne wykłady i nudne zajęcia. Mam nadzieję, że korzystając z moich rad zyskasz cenną wiedzę i umiejętności, które kiedyś okażą się przydatne i cenne. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Nie przegap kolejnych odcinków Akademii Belfra. Kliknij w logo, aby subskrybować ten kanał. Zajrzyj na portal studia.net, w którym znajdziesz wiadomości ze świata akademickiego, ofertę uczelni oraz interesujące porady.